Prace przy oczyszczaniu frontowej ściany budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie doprowadziły do ciekawych znalezisk. Podczas usuwania zewnętrznej warstwy tynków odsłonięto wcześniej ukryte elementy dekoracyjne. W ramach remontu oczyszczane są elementy sztukatorskiej elewacji, które zostaną uzupełnione i naprawione. W miejscu skutego tynku zostanie położony tynk wapienny podobny do oryginalnego tynku historycznego. Odtworzone zostanie boniowanie i inne detale wokół okien. Fragment ściany Północnej zostanie poddany termomodernizacji. Dotychczasowa stolarka okienna zostanie zastąpiona nową, a całość elewacji będzie pomalowana na różne odcienie beżu. Odbudowywane są także schody z ogrodu prowadzące do dawnego mieszkania starosty Kościańskiego. Prace remontowe potrwają do końca sierpnia. Koszt prac to milion siedemdziesiąt tysięcy złotych. Inwestycja jest finansowana wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Kościanie i Urząd Miejski Kościana. Najstarsza część Budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie, jak pokazują dostępne dokumenty, została wybudowana w 1880 roku, a historia tego budynku związana jest od lat z administracją ziemi kościańskiej. Wykonawca prac zakład budowlano sztukatorski konserwacja zabytków to firma z wieloletnim doświadczeniem w renowacji zabytkowych budynków.